Musimy się pogodzić z tym, że w najbliższych kilku latach cena energii i ciepła będzie raczej tylko wyższa. Rosnące koszty polityki klimatycznej, jej przyspieszenie z jednej strony, z drugiej strony, wielka zależność Polski od paliw kopalnych na czele z węglem sprawiają, że nie da się z dnia na dzień obniżyć cen energii w Polsce, i patrząc tylko na fundamenty, obiektywne warunki na rynku, będzie tylko drożej. Nieśmiało Urząd Regulacji Energetyki mówi o dwucyfrowych podwyżkach taryf y, za energię elektryczną w przyszłym roku. Nieśmiało mówi o podobnych podwyżkach, jeśli chodzi o ciepło, ale my, analitycy, możemy bez konsekwencji powiedzieć, że to będzie na pewno kilkadziesiąt procent, trzydzieści, czterdzieści procent i takie podwyżki czekają nas przez kilka następnych lat, bo do rzeczywistej zmiany sytuacji potrzebna jest więcej odnawialnych źródeł energii, więcej energetyki jądrowej albo w ogóle jakakolwiek energetyka jądrowa, które obniżą emisję i koszty wytwarzania energii w Polsce. Do tego reforma sektora e, węglowego, która się ciągnie, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego jest, ale na papierze. To wszystko musi się dziać, to nie stanie się z dnia na dzień, więc mamy przed sobą kilka lat zmian. I co zwykły Kowalski, którego czekają tak wielkie podwyżki, a razem z nimi inflacja, wyższe koszty wszystkiego może zrobić, może z jednej strony liczyć na różne formy pomocy yy, państwa. Są pomysły, żeby stworzyć nakierowane wsparcie dla najbardziej ubogich energetycznie, to znaczy, żeby te gospodarstwa domowe, dla których ceny energii są największą częścią budżetu domowego, otrzymały jakąś formę wsparcia. To jest to niezbędne minimum pomocy socjalnej. Trzeba to tak właśnie nazwać. Z drugiej strony są rozważane różne rozwiązania taryfowe, aby stworzyć specjalną taryfę, która e, obniży te ceny energii dla najbardziej potrzebujących. No ale z trzeciej strony, takim najbardziej logicznym rozwiązaniem, które niekoniecznie jest pożądane też przez sektor elektroenergetyczny, takim rozwiązaniem, które jest być może mniej pożądane przez sektor elektroenergetyczny, ale dawałoby szybkie e, rozwiązanie i szybką ulgę naszym portfelom, to jest poszukiwanie własnych źródeł energii i ciepła, czyli z jednej strony fotowoltaika, a z drugiej strony pompy ciepła. To jest sposób na to, żeby obniżyć rachunki właściwie w ciągu kilku miesięcy z kilku tysięcy do kilkudziesięciu złotych e, miesięcznie, i to jest rozwiązanie, po które ludzie masowo w Polsce sięgają, dlatego mamy do czynienia z boomem fotowoltaiki, za którym w przyszłości może iść boom pomp ciepła e, w przypadku rynku ciepła, ale także magazynów energii, które będą stabilizować tę fotowoltaikę. Bo e, ten boom jest może dobry dla portfeli Polaków, ale z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego jest pewnym wyzwaniem. Odnawialne źródła energii pracują w sposób nieregularny i destabilizują pracę systemu elektroenergetycznego, i może się okazać, że my, konsumenci, za tę rewolucję zapłacimy w opłacie, w opłacie w dodatkowej opłacie dystrybucyjnej. Więc e, krótkoterminowo, jedyne wyjście, w sprawie obniżenia cen energii w Polsce, to wypięcie się z systemu i postawienie na własne źródła, ale bardziej długofalowo tylko reformy i dalsza transformacja energetyczna.